Dzień dobry, nazywam się Justyna Kawałko, jestem fizjoterapeutką i dzisiaj porozmawiamy o osteopatycznym leczeniu zaburzeń psychosomatycznych w depresji. Porozmawiam z fizjoterapeutą Dawidem Bilewiczem. Wyjaśni nam troszkę więcej na ten temat, jak leczyć osteopatycznie pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi. Witam, nazywam się Dawid Bilewicz, jestem fizjoterapeutą oraz jestem osteopatą w trakcie nauki. Oprócz tego ukończyłem studia na kierunku wychowanie fizyczne oraz mam staż sportowy, byłem wieloletnim zawodnikiem lekkiej atletyki w miejscowym klubie Sokół Lubin. Jakiś czas temu otworzyłem własną praktykę, w której pracuję z pacjentami o wszelakim podłożu. Trafiają do mnie znajomi, doskonale sportowcy lokalni, którzy trafiają do mnie w celu wyprowadzenia z kontuzji. Trafiają także do mnie pacjenci od ortopedów, neurochirurgów w celu uniknięcia zabiegu kręgosłupa bądź przygotowania takiego zabiegu. Trafiają także od trenerów. W momentach, kiedy występuje ryzyko bólów wzrostowych, również od stomatologów, gdy przed założeniem aparatu ortodontycznego korygującego zgryz, jak również od dietetyków i psychologów. Na ten moment w pełni pochłonięty jestem osteopatii, której perspektywę spróbuję Państwu przybliżyć, aby oddać moją perspektywę pracy z zaburzeniami psychosomatycznymi u pacjentów. Osteopatia jest w USA kierunkiem lekarskim, natomiast w Polsce są to studia podyplomowe dla lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek i innych zawodów medycznych, które trwają od 4 lat w górę. Czy mógłbyś powiedzieć troszkę więcej o osteopatii? Czym jest osteopatia? Jak pacjenci mają rozróżnić fizjoterapeutę od osteopaty? Troszeczkę przybliż nam temat tej dziedziny. Tak, osteopatia jest w USA jednym z kierunków medycznych. W Polsce są to 4-letnie studia, między innymi dla lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, neurologopedów i innych zawodów medycznych. Amerykańskim lekarzem, który w XIX wieku opisał osteopatię, był Andrew Taylor Steele, który w oparciu o swoją praktykę zaobserwował prawa, którymi kieruje się przyroda. Od tego momentu minęło 150 lat, podczas których nauki medyczne znacznie poszły do przodu, natomiast zasady osteopatii się nie zmieniły, co tylko świadczy, że wyprzedzały one swoją epokę. Steele szczegółowo opisywał zależności między strukturami ludzkim ciałem. Podkreślał znaczenie układu krwionośnego jako tego, który dostarcza substancje odżywcze i drenuje toksyny. Tak samo w układzie nerwowym dostrzegał tego, który kontroluje wszystkie inne. Natomiast w systemie mięśniowo-szkieletowym zaznaczył ogromną rolę powięzi w poprawnym jego funkcjonowaniu. W tej metodzie istotne znaczenie ma połączenie psychy i somy, a więc duszy i ciała, gdzie ważny jest sam sposób leczenia, ale również nastawienie pacjenta i jego wiara w powrót do zdrowia. Sama osteopatia jest filozoficzną i holistyczną koncepcją terapeutyczną opartą na fundamentach funkcjonowania ludzkich organizmów żywych. Składa się ona z następujących zasad. Struktura i funkcja są współzależne. Organizm stanowi jedność, czyli dostrzegamy zależność między ciałem, psychiką i umysłem. Ciało jest zdolne do samoleczenia, a terapia oparta jest o powyższe zasady. W pracy osteopaty jedną ze składowych terapii jest palpacja, czyli dotyk, który oprócz oczywistego oddziaływania mechanicznego niesie ze sobą ładunek emocjonalny, odbierany przez receptory pacjenta. Potrafi on relaksować, jak również poprawiać drenaż substancji odżywczych, a nawet był inicjatorem zmian hormonalnych, jak w przypadku oksytocyny. Okej, czyli takim głównym narzędziem, którym się posługujesz w terapii z pacjentem, jest dotyk, tak? Palpacja. Zdecydowanie. W rękach mamy receptory, ale całe wyobrażenie pacjenta, to jak synchronizujemy anatomię, fizjologię, zachodzi oczywiście w mózgu, dzięki czemu mamy świetny obraz pacjenta i to jest główne narzędzie terapeutyczne w postaci palpacji. Czyli patrzysz na pacjenta tak globalnie, tak? Zdecydowanie. Okay. Zdecydowanie tak. Tutaj pacjent, który przychodzi z ulicy, może być nieraz zaskoczony, że pytamy się o takie jego prywatne rzeczy, ale no, skoro... Które mają podłoże gdzieś wcześniej, tak? W tych objawach. Tak? To wszystko się łączy. Tak. Zazwyczaj... no to może popowiemy dalej. Dobrze.
Steele dostrzegł, że czasami mechanizm samoczynnego gojenia napotyka bariery, które uniemożliwiają mu pracę, tym samym przeszkadzają pacjentowi w powrocie do zdrowia. Dlatego tak ważna jest postawiona prawidłowa diagnoza, na której podstawie możemy sprecyzować hipotezę i przewidzieć czas gojenia. Tutaj muszę pochwalić moich pacjentów, którzy często aktywnie uczestniczą w tym procesie. I tu zauważam pierwsze oznaki terapii w postaci uświadomienia problemu i zrozumienia jego złożoności, na przykład z relacji z codziennymi nawykami lub przewlekłym stresorem drażniącym. Mhm. Zauważasz u pacjentów takie objawy psychosomatyczne? Przychodzi pacjent do Ciebie i po dłuższym wywiadzie, dokładnym wywiadzie widzisz, że pacjent ma problem raczej na podłożu tutaj psychy, tak? Że te objawy wychodzą w ten sposób, tak? Rozumiem Twoje pytanie. Tak? Widzę konsekwencje, może tak, to już się widzi konsekwencje działania psychy na somatykę pacjenta. No ale wiadomo, że pacjent sam tego nie jest w stanie dostrzec. To trzeba przerobić setki, tysiące pacjentów, żeby faktycznie zobaczyć tę tendencję, która występuje w naszym społeczeństwie, która oczywiście teraz się troszeczkę nasiliła, szczególnie u młodzieży, która trafia do mnie od psychoterapeutów. Wnioskując, kłamstwem byłoby powiedzieć, że my coś leczymy. Natomiast z pewnością możemy stworzyć warunki środowiska, dla organizmu, w których naturalne procesy będą potrafiły powrócić pacjenta do zdrowia i równowagi w procesie powrotu do homeostazy. W tym procesie uczestniczą wszystkie układy naszego ciała w celu utrzymania nas w jak najlepszej formie. Tylko w jednej komórce, których mamy mnóstwo w ciele, podczas jednej sekundy zachodzi 100 tysięcy procesów, które muszą być zsynchronizowane i synchronizowane jeszcze z innymi komórkami ludzkiego ciała. Osteopata będzie zawsze analizował pacjenta jako całość. Stąd w gabinecie mamy spektakularne efekty podczas pracy z osobami, które mają zdolność powrotu do homeostazy albo z tymi, na które nie działa już bodziec drażniący. Tutaj muszę się pochwalić, że dostaję często wiadomości prywatne od moich pacjentów, abym wyraził swoją opinię, czy mogłem wpłynąć na ich dysfunkcję, o której wcale nie wspomnieli podczas wizyty. Są to zazwyczaj rzeczy, z którymi oni już wcześniej próbowali sobie bezskutecznie poradzić, mimo wykonywania kolejnych badań diagnostycznych. Nie mogli znaleźć przyczyny tego problemu, a do mnie trafili z polecenia jako do osoby, która może pomóc w następstwie tych przypadłości, jak na przykład globalnemu napięciu ciała, braku czucia danej części ciała albo bólu zwykłego. Przez to, że jedna z zasad osteopatii mówi, aby traktować człowieka jako jedność, organizm jako jedność, dlatego też do takich globalnych efektów staram się właśnie dotrzeć i sprawia mi to wielką przyjemność w pracy gabinetowej. Z jakimi objawami najczęściej trafiają do Ciebie pacjenci? Jakie to są objawy psychosomatyczne? Do gabinetu osteopaty najczęściej trafiają pacjenci z bardzo przeróżnymi rzeczami. Codziennie zaskakują tak naprawdę w gabinecie. Najczęściej są to przypadłości narządu ruchu typu zwykła dyskopatia, rwa kulszowa, przeciążenia czy jakieś urazy bądź świeże rzeczy. Natomiast również trafiają do mnie pacjenci z migrenami, zawrotami głowy, szumami usznymi. Więc dzięki znajomości anatomii, fizjologii i technik manualnych możemy pomóc w wielu innych rzeczach, które poprawią samopoczucie i funkcjonowanie pacjenta. Jak na przykład w depresji, w której zaburzona jest biochemia mózgu, na przykład takich neurotransmiterów jak serotoniny, dopaminy bądź noradrenaliny, gdzie praca osteopaty skupia się na wsparciu wymiany płynów i normalizacji barier, które występują na drodze tych procesów. A czy podstawowa wiedza na temat zaburzeń psychosomatycznych wpływa na jakość pracy? Zaburzenia psychosomatyczne to zaburzenia, dysfunkcje, których człowiek doświadcza w przebiegu zaburzeń psychicznych, które mogą doprowadzić do rzeczywistego uszkodzenia tkanek. Wiedząc, że czynnikami, które mogą inicjować te rzeczy, są traumy, kumulujący się stres, wzorce myślowe, zawieszone emocje w ciele, wzorce rodzicielskie oraz dysautonomia. O czym wspomniałem wcześniej,
objawy psychosomatyczne reagują na pracę fizjoterapeutów i osteopatów. Dlatego, aby współpraca przebiegała skutecznie, istotne jest poznanie procesu inicjującego. Tak też traumą jest silny bodziec stresogenny, zazwyczaj o krótkim czasie działania i dużym natężeniu, który może towarzyszyć człowiekowi przez całe życie i inicjować system alarmowy mózgu przy każdej sytuacji stresowej. Natomiast stres, z angielskiego naprężenie, jest zwrotem często używanym wśród konstruktorów i mieszkańców okręgów górniczych, odnosząc się do energii kumulowanej pod ziemią, której nagłe wyładowanie wyczuwalne jest w postaci wstrząsu. I tutaj w ludzkim ciele również możemy dostrzec takie nagłe rozładowania. Przy czym musimy pamiętać, że stresorem może być każdy bodziec, od dźwięku, zapachów, jak również stres emocjonalny, który występuje podczas brania pożyczki, czy nawet wyjazd na urlop. Często spotykam się z metaforą, w której my jesteśmy opisywani jako pojemnik o danej objętości gromadzenia wody, natomiast u dna którego występuje kranik do upuszczenia tej wody. Woda oczywiście jest tej metaforą stresu. I mając narzędzia do odpalania tego kranika, możemy kontrolować pojemność, aby nie dopuścić do przelania tej wody. A w jaki sposób możemy otworzyć ten kranik, upuścić ten stres w naszym organizmie? Masz jakieś takie narzędzia, którymi pracujesz? Tak. Między innymi jest to rozmowa z osobami sobie bliskimi, rekreacyjna aktywność fizyczna, kontakt z naturą, trening oddechowy, czy szeroko pojęta relaksacja, na przykład wizyta u fizjoterapeuty bądź osteopaty i masaż relaksacyjny, jak również hartowanie ciała i medytacje prowadzone, które od niedawna wprowadziłem do swojej praktyki. Reakcja na bodziec w dużej mierze zależy od siły i czasu jej trwania. Może być to pozytywne oddziaływanie, na przykład jak podczas wyczynu sportowego, gdzie ten czas działania jest bardzo krótki. Natomiast przeciwieństwem jest poddanie się długotrwałemu stresowi, który w konsekwencji może doprowadzić na przykład do spazmu żołądka, w konsekwencji czego powstaną na przykład wrzody. I kolejnym jest dysautonomia, w którym mówimy o rozregulowaniu autonomicznego układu nerwowego, czyli tej części układu nerwowego, która odpowiada za reakcje niezależne od naszej woli. Na przykład kontroli głębokości oddechu, pracy serca, perystaltyki jelit oraz na przykład wydzielania śliny. Składają się z dwóch sprzężonych ze sobą układów. Przywspółczulnego i współczulnego, który w dużym skrócie pobudza reakcje pierwszy. Reakcje trawienne i regeneracyjne, a drugi podjęcia walki i mobilizacji ciała. Z reguły w tych czasach ten drugi, czyli współczulny, jest nadaktywny i potrafi doprowadzić do dysautonomii przewlekłej. Tutaj chciałbym wspomnieć o reakcji walki ucieczki, która jest sprowokowana przez układ współczulny. Układ współczulny jest inicjującym właśnie zajście reakcji walki i ucieczki. Przybliż nam proszę, czym jest ta reakcja walki i ucieczki? Reakcja walki i ucieczki przez lata ewolucji chroniła naszych przodków przed zagrożeniami życia. W następstwie doświadczenia wystarczająco mocnego bodźca stresującego jest wyrzut, konsekwencją tego jest wyrzut z nadnerczy kortyzolu, adrenaliny i noradrenaliny, kiedy to od razu oddech się pogłębia, serce bije szybciej, mięśnie szkieletowe się napinają, a wzdłuż kręgosłupa widzimy krople potu. Zależność wyboru reakcji walki czy ucieczki zależna jest od hormonów i neurotransmiterów. Wybór podjętej reakcji zależny jest od poziomu m.in. testosteronu, kortyzolu, dopaminy i serotoniny. Te hasła znowu się pojawiają w naszym tekście. Układ nerwowy szybko podejmuje decyzje na podstawie naszych doświadczeń z przeszłości i proponuje nam najlepsze rozwiązanie, najbardziej prawdopodobne, by przetrwać. Mechanizm ten wyprowadzał nas kiedyś z bardziej podbrankowych sytuacji, które do tej pory możemy zobaczyć w świecie zwierząt, gdzie od naszej szybkości reakcji, siły, mięśni będzie zależało przeżycie. Dlatego układy nieistotne w tym momencie są wyhamowywane, natomiast układ mięśniowo-szkieletowy, krwionośny, oddechowy
idą w górę, by stworzyć jak najlepsze warunki do ich pracy i przeżycia. Mechanizm rozpoznawania reakcji stresowych jest bardzo pierwotnym. Dostrzegałem go już u pierwszych kręgowców ryb czy płazów, gdzie czas reakcji występował bardzo krótko, to były minuty. Natomiast aktualnie poddawani jesteśmy o wiele dłużej, co możemy liczyć w godzinach lub dniach, a nie jak u antylopy, którą goni Lampard, gdzie to jest reakcja minutowa wręcz. Czas, od kiedy jesteśmy narażeni na permanentną reakcję walki i ucieczki, jest nieporównywalnie krótki do całej historii tego procesu. Przez konsekwencje, jakie niesie ze sobą długotrwały stres, został przez niektórych psychofizjologów opisany jako adaptacyjne niedopasowanie człowieka do stresu. Do tych negatywnych skutków możemy zaliczyć przede wszystkim zwiększone ciśnienie krwi, napięcie ciała, spowolnioną perystaltykę jelit i wydzielanie enzymów trawiennych, ale przede wszystkim zakłócenie układu odpornościowego. Czy występują takie choroby, u których podstaw jest właśnie zaburzenia psychosomatyczne? Znasz takie choroby? Sama reakcja walki i ucieczki ma duże powinowactwo w powstawaniu takich chorób, które są zaliczane do chicagowskiej siódemki, czyli właśnie choroby o podstawie podłożu psychicznym. Mówimy o zapaleniu jelita grubego, wrzodach żołądka i dwunastnicy, astmy skrzydłowej, nadczynności tarczycy, atopowego zapalenia skóry oraz reumatoidalnego zapalenia stawów. Dlatego tak istotne jest to w budowaniu własnej odporności. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że nie jesteśmy stworzeni do stresowania się w pozycji statycznej, w tym siedzącej. To może tłumaczyć, dlaczego somatycznych objawów stresu nie dostrzeżemy u zwierząt dziko żyjących na wolności. To zdradź nam w jaki sposób możemy zadziałać, jakich narzędzi możemy użyć, żeby wyjść z tej reakcji wyjścia i ucieczki. Narzędziami, które pomogą nam wyjść z reakcji układu współczulnego, są bardzo proste. Jest to wszystko, co przełączy nas na układ przyspółczulny, na przykład trening oddechowy o wydłużonej fazie wydechu, na przykład relaksacja typu masaż relaksacyjny, gdzie występuje głaskanie i delikatny dotyk, wpływając na interoreceptory, bądź na przykład elektrostymulacja nerwu błędnego, jego gałązek przywspółczulnych, na przykład w uchu. W osteopatii często pracuje się, w zasadzie chyba głównie pracuje się na czaszce. Powiedz, w jakim celu? W jakim celu dotykamy tej czaszki, szukamy tamtych miejsc? Pracujemy głównie z narządami, czy z częściami ciała, które są szczególnie wysoko unerwione i unaczynione. Gdyż te efekty tej pracy są wtedy globalne. Wiadomo, inna praca jest u osób, które doznały kontuzji, natomiast inna u osób, które mają podłoże nieznane w swoich zaburzeniach. Dlatego też do narządów, które są pobudzone reakcją współczulną w głowie, są na przykład twór siatkowaty, który ma bardzo duże powinowactwo do tego, co widzimy w zaburzeniach psychosomatycznych, typu zaburzenie głodu i sytości. On też reguluje pracę z układu krwionośnego, oddechowego. A to i dalej neuroprzekaźnikami są noradrenalina, serotonina i dopamina. Miejsce sinawe również, które poprawia nasze skupienie i czujność, gdy nasz mózg w każdej sekundzie przetwarza 100 MB informacji ze środowiska zewnętrznego, miejsce sinawe powoduje, że nieistotne rzeczy są pomijane i nie dochodzą do naszej świadomości. Ciało migdałowate i hipokamp odpowiadają za skojarzenie sytuacji stresowej z podobnymi sytuacjami z przeszłości w celu szybkiego podjęcia najlepszej strategii. Również mamy do czynienia z szyszynką, która przez produkcję melatoniny wprowadza nas w fazę snu, w której ważne gruczoły, jak przysadka czy podskórze, są oczyszczane, drenowane. Dlatego możemy sobie zadać pytanie, jak śpimy podczas przewlekłej sytuacji stresowej. Szczególną uwagę możemy tutaj zwrócić na osoby, które pracują w systemie zmianowym. Takim receptą dla nich mogło być odwzorowanie warunków nocnych w swojej sypialni przez zaciemnienie jej oraz pozbycie się wszystkich innych drażniących źródeł światła. Następnym
narządem jest wyspa. To miejsce, gdzie regulowane są takie procesy jak świadomość wrażeń cielesnych i emocji, czyli odbieranie wrażeń interoceptywnych. Kolejnym jest podwzgórze, które reguluje reakcję endokrynologiczną i sercowo-naczyniową. Kolejny jest zakręt obręczy, będący częścią układu limbicznego, odpowiada za reakcję strachu. Oraz tutaj ważny jest 10. nerw czaszkowy, który jest częścią układu przyswłoczonego i potrafi on wyciszyć reakcję strachu przez neurotransmiter GABA. Nerwy jako najwyższe metabolicznie tkanki naszego ciała potrzebują bardzo dobrego zaopatrzenia odżywczego oraz na bieżąco usuwania toksyn. Dlatego organizm ma specjalne układy, takie jak układ limfatyczny czy układ limfatyczny mózgu, które w nocy, a szczególnie w fazie głębokiego snu, poprawiają drenaż tych struktur, tych ważnych dla ciała struktur. Możemy również wspomóc te procesy poprzez ruch, który mechanicznie będzie napędzał te systemy drenujące poprzez pracę powięzi i mięśni. Dlatego nie możemy zapomnieć o codziennej aktywności fizycznej, bo jej nie jesteśmy w stanie nadrobić podczas weekendowego spaceru z rodziną. Powiedz proszę, czego możemy się spodziewać, idąc na wizytę do Ciebie? Jak mamy się przygotować? W mojej praktyce spotykam dwie podstawowe grupy pacjentów. Pierwsze z nich znależą osoby, które doznały dolegliwości, kojarzą swój incydent urazowy. Natomiast druga grupa to ta, która nie kojarzy, nie zna objawów, nie zna inicjacji tych swoich dolegliwości. I tutaj zawsze dochodzi do pogłębienia diagnostyki o pytania o pracę układu pokarmowego, czynniki psychospołeczne, sen i wiele jeszcze innych pytań, które ułatwiają mi w dojściu, której też wykorzystuję skalę stresu, o której powiem może potem. Podczas badania oceniamy aktywność autonomicznego układu nerwowego, obserwując potliwość, nastroszenie włosków na skórze. Sprawdzamy również umiejętność rozluźnienia ciała, jak również szerokość otwarcia ust. Ocenie podlegają również dostępne badaniu błony śluzowe, np. jamy ustnej, uszu, nosa, również włosy, paznokcie, jak również zęby i cały aparat żucia. W oparciu o badanie manualne i znajomość zależności w ludzkim ciele planowana jest nasza współpraca, terapia, która będzie przede wszystkim obejmowała struktury o wysokim poziomie odrwienia, o czym wspomniałem. Dlatego charakter zachodzących zmian jest bardzo dynamiczny, stąd podczas wizyty zachodzi potrzeba częstej rediagnozy pacjenta, badania, żeby sprawdzić, czy postawiona hipoteza jest jest poprawna. Pacjent podczas terapii potrafi poczuć wiele przyjemnych efektów, na przykład globalne rozluźnienie, czy poprawa zakresu ruchomości kręgosłupa, żeber, co w efekcie poprawia wydolność oddechową. Powiedz proszę, czy Twoja praca nadal ewoluuje? Mhm. W jaki sposób? Moja praca na przebiegu czasu staje się coraz delikatniejsza, aby móc odczuć zmiany w ludzkim ciele, szczególnie podczas pracy na układzie powięziowym, który jest bardzo unerwiony. W powięzi zatopione są receptory, takie jak proprioceptory, które są istotne podczas urazów, praktycznie jak skręcenie, ale również interreceptory, których szacuje się 80% całych receptorów zatopionych w strukturach powięziowych. Dlatego podczas pracy z pacjentem z zaburzeniami psychosomatycznymi tak istotna jest praca z układem interoceptywnym, który jest jednym z systemów zmysłowych. Wśród systemów zmysłowych mamy takie jak wewnętrzne, czyli węch, wzrok, słuch, dotyk, ale również mamy systemy zmysłów zewnętrznych, jak równowaga, propriocepcja, czyli czucie głębokie, ale również właśnie interocepcja, czyli czucie dobrostanu, czucie swojego ciała, dzięki któremu doświadczamy, że jesteśmy głodni lub śpiący. Podczas terapii na tych strukturach pacjent może odebrać subiektywne uczucie ciepła, płynności, gęstości, lepkości, nawet spontaniczne odczucia
i ogólne dobre samopoczucie. I to są właśnie przykłady tych odczuć introceptywnych. Często zauważalna jest zmiana u pacjenta już podczas pierwszej wizyty, gdzie pacjent może otrzymać zalecenia, jak na przykład trening uważności Jacobsona, Schulza, dzięki któremu uczymy pacjenta czucia własnego ciała, aby ten już zauważył jakieś tendencje, zanim te przerodzą się w ból, który jest dla nas skrajnym objawem. Również dołączamy zmiany stylu życia, np. większą aktywność fizyczną, zwracamy uwagę na żywienie, na sen. Również często posiłkujemy się wsparciem emocjonalnym, np. poprzez skierowanie pacjenta do psychoterapeuty. Zalecamy pacjentom trening specjalistyczny, np. interwałowy, po zakończeniu którego ciało wchodzi w reakcję przywspółczulną, czyli tą wyciszającą, regenerującą. Oczywiście trwa to do najszybszego, pierwszego telefonu od szefa bądź maila z firmy. U tych pacjentów nie pracujemy zbyt często. Zazwyczaj są to dwutygodniowe, a nawet rzadsze spotkania, bo te zmiany nie są takie dynamiczne, a czas na nie wpływa na nie bardzo dobrze. Dobrze, to może podsumuj nam kilka zaleceń, takich od Ciebie, co możemy zalecić pacjentowi po wizycie, albo co zalecasz pacjentom po wizycie u siebie. Często jest to skontaktowanie się z psychoterapeutą, behawiorystą, którzy mają super narzędzia do analizy takiego pacjenta i dają świetny feedback ze swojej strony. Również ta regularna aktywność typu Nordic walking bądź spacery, kontakt z naturą, trening oddechowy, trening uważności i nieraz doedukowanie się pacjenta z zakresu funkcji emocji w ciele i odruchów organizmów żywych. Cieszy mnie fakt, że trafiają do mnie pacjenci chcący skorzystać ze wsparcia w utrzymaniu zdrowia, a nie powrotu do niego. Ta forma współpracy skutecznie poprawia funkcjonowanie tych osób, które czują, że mają swoje zdrowie pod kontrolą. Wspomniałeś wcześniej o skali stresu, że pomaga Ci w pracy. Możesz nam powiedzieć, w jaki sposób taka skala stresu może nam pomóc również? Skala stresu jest to arkusz stworzony przez dwóch amerykańskich psychiatrów, składający się 43 pytań. W zależności od istotności wpływu na stres są one różnie punktowane. Pacjent otrzymuje arkusz, który wypełnia, zaznacza się w nim doświadczone w przebiegu ostatniego roku wydarzenia, po czym sumuje się punkty, które są przypisane do każdego z 43 zdarzeń. Jeśli pacjent doświadczył tego samego zdarzenia więcej niż raz, w tym czasie to należy dodać wynik ponownie za każde dodatkowe wydarzenie. I tak, sumując punkty, jeśli wynik znajdzie się między punktacją 150 a 199, występuje 37% szansa na wystąpienie choroby w przebiegu 2 lat. Natomiast jeśli wynik wynosi od 200 do 299 punktów, występuje 51% szansa na wystąpienie choroby w przeciągu 2 lat. Natomiast wynik plasujący się powyżej 300 punktów będzie świadczył o 79% szansie zachorowania w przeciągu 2 lat. Rekordziści, osoby w wieku około 20-30 lat, potrafią uzyskać punktację powyżej 500 punktów, co jest wow według mnie. Gdzie osoby, które potrafią, takie świadome, które przychodzą do mnie właśnie w celu utrzymania swojego zdrowia, mają po 40-50 punktów. A tak podsumowując, polecasz pacjentom kontrolę swojego stresu, żeby nad nim troszeczkę popracowali, w jakiś sposób skontrolowali ten swój stres? By kontrolować poziom stresu, wystarczy analiza naszego HRV, czyli zmienności rytmu zatokowego serca. Dawniej ocenę tego wskaźnika mógł przeprowadzić tylko lekarz, analizując nasze EKG. Aktualnie dostępne są gadżety, które pomagają w monitorowaniu pracy serca, jak opaski na klatkę piersiową, smartbandy, zegarki z wbudowanymi czujnikami oraz zaawansowane technologicznie pierścionki. Dzięki nim każdy w przybliżeniu może monitorować swój poziom stresu czy regeneracji. Natomiast w celach klinicznych sugeruję zaufać EKG i indywidualnej interpretacji HRV przez specjalistę.
tutaj muszę się wypowiedzieć, że fajna jest obserwacja tendencji u pacjentów, czyli obserwacja miesięcy, tygodni, czy my jesteśmy na danym poziomie. Takie właśnie gadżety umożliwiają to, ale nie jest to precyzyjne w wykazaniu tego naszego... Czy nie możemy się w 100% sugerować wynikiem tego, tak? Tak. To nie jest kliniczna ocena, dlatego tutaj bardzo ważna jest współpraca z kardiologiem, który pomoże w oznaczeniu tego poziomu stresu, który już jest wyczuwalny na poziomie HRV. Czyli najlepiej zaufać specjaliście, niekoniecznie elektronice. Tak. Porównując, taki zegarek warty jest około 2000 zł, a sprzęt EKG, no nawet nie wiem, nawet nie zaglądałem, nigdy nie chciałem się więcej, to wyposażyć. Na pewno dużo więcej, tak jest. Pewnie tak. Na koniec chciałbym życzyć wszystkim wysokiego poziomu rezyliencji, czyli zdolności do dopasowywania się do zmieniających warunków, co będzie tylko świadczyło o naszym dobrostanie. Dziękuję. Dziękuję również.